Wiele pytań bez odpowiedzi pojawia się wokół wczorajszego ataku Hamasu na Izrael. Jednym z nich jest pytanie o to, czy nie jest to próba odwrócenia uwagi od wojny na Ukrainie. Dlaczego wywiad Izraela nie przewidział ataku, czy nie zauważył przygotowań, które odbywały się wprost pod ich nosem? To pytania, jakie stawiają eksperci. Izrael w zasadzie po raz pierwszy od 50 lat rzeczywiście dał się zaskoczyć temu atakowi Hamasu. Nikt w Izraelu nie przypuszczał, że do tego ataku dojdzie. Jeszcze kilka miesięcy temu były takie uspokajające informacje, że od strony Hamasu takiego ataku mniej lub bardziej inwazyjnego nie można się spodziewać. Mówił politolog dr Marek Szydzisz. Izrael był zaskoczony atakiem. Władze zleciły bowiem przeprowadzenie dochodzenia, które ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dowódcy nie poinformowali rządu. Mieli nawet uspokajać rząd, że Hamas nie jest zainteresowany eskalacją przemocy. Pojawiają się w związku z tym różne spiskowe teorie, że to specjalnie wywiad przeoczył po to, żeby doprowadzić do eskalacji. Myślę, że w tej chwili jest zdecydowanie za wcześnie, żeby podawać jakąś odpowiedź. Ocenia politolog profesor Maciej Munich. Powodem ataku Hamasu może być chęć przerwania normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską a Izraelem. Takie stanowisko wyraża m.in. amerykańska administracja. Z perspektywy palestyńskiej byłaby to katastrofa. To byłby koniec możliwego wsparcia ze strony świata arabskiego. I Hamas, myślę, dążył do tego, żeby za wszelką cenę uniemożliwić takie porozumienie. Palestyńczycy zaatakowali Izrael z morza, lądu i powietrza. Tutaj pojawia się pytanie, kto dozbrajał Hamas oraz pytanie, czy atak motywowała Rosja, czy ma w tym swój interes. Interes odwrócenia uwagi od wojny na Ukrainie, mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. W mojej ocenie to, co dzieje się w Izraelu, jest pewnym sygnałem dla tego państwa i nie tylko także dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy, co do Ukrainy. Przypuszczam, ale to jest moje przypuszczenie, że w całym tym działaniu dużą rolę odgrywa Rosja, która chce związać różne państwa swoimi konfliktami, tak żeby nie mogły pomóc Ukrainie. Co zresztą potwierdził były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Dzisiaj Miedwiediew, były prezydent Rosji, powiedział, że Stany Zjednoczone powinny się skupić na tamtym regionie, a nie wspierać neonazistów z Kijowa. Ostatnie z pytań, ale pytań, które stawiane jest nieprzerwanie od 1948 roku, dotyczy rozwiązania konfliktu. Tylko stworzenie dwóch państw, Palestyny i Izraela, może uspokoić sytuację w tym regionie.